Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Trwa batalia o to, kto 12 listopada zostanie wybrany na marszałka Senatu. Kandydatem PiSu jest Stanisław Karczewski. Opozycja wciąż unika nazwisk. Walka toczy się na dwóch frontach. Pierwszy to rozmowy polityczne, drugi wciąż czekające na rozpatrzenie protesty wyborcze. O ile w Sejmie wszystko już jasne, to w Senacie wciąż nie wiemy, kto stanie na czele Izby. Mamy największą ilość senatorów, 48. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości. Kandydatem partii na marszałka będzie ponownie Stanisław Karczewski. Pierwsze posiedzenie nowego Senatu zaplanowano na 12 listopada. Do 12 listopada jest wszystko możliwe, więc mamy jeszcze pewien czas na rozmowy, na przekonywanie, również przekonanie senatorów do programu Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz nie chciał zdradzić, z kim prowadzone są rozmowy. O tym, kto zostanie marszałkiem, zdecydują głosy senatorów niezależnych. Ale do niezależnych należy też związany z Koalicją Obywatelską Stanisław Gawłowski i nie ukrywa swoich politycznych barw. Ja jestem też członkiem Platformy, także czuję więź emocjonalną z moją formacją polityczną. PiS na pewno będzie mógł liczyć na miejsce w prezydium Senatu. Tak wynika ze słów Bogdana Borusewicza. W Senacie my mamy więź. Ale to nie oznacza, że partia, która będzie miała mniejszość, zostanie pozbawiona wszystkich stanowisk w Senacie. Z tą większością może być jednak różnie, bo z kolei Krzysztof Kwiatkowski już tak silnych więzi emocjonalnych względem Platformy nie odczuwa. Jako senator niezależny nie będę nikogo rekomendował. Batalia o Senat rozgrywa się na dwóch frontach. Pierwszy to rozmowy, a te są prowadzone i w PiSie, i na opozycji. Wszystko przed nami. Wszelkie rozmowy dopiero się rozpoczynają. Proszę dać nam działać. Drugi front to protesty wyborcze, bo tam Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoje zastrzeżenia. Także w tym okręgu, w którym wygrał Stanisław Gawłowski. Nie udało się im przekupić żadnego z senatorów. W związku z tym podjęli inną inicjatywę. I już tutaj wracamy do tego, co jest nam dobrze znane. PiS przekonuje, że ma argumenty. Powinny być wszystkie niejasności, wszystkie wątpliwości rozwiane. I to na tym polega demokracja. Opozycja twierdzi, że tych argumentów partia rządząca nie posiada. Tam nie ma argumentów, jednak sąd patrzy na argumenty merytoryczne, dowody. Nie sądzę, żeby były jakieś dowody, które by te spowodowały podważenie wyników. Już wcześniej jeden z protestów PiSu negatywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Wyborcza. Ale to Sąd Najwyższy analizuje i dokona takiej analizy. Jestem przekonany, że i Państwo, i my, i wszyscy będą zadowoleni, że sobie powyjaśnialiśmy, że wyjaśniliśmy sytuację, że jest w pełni transparentna. Pierwsze dwa protesty wyborcze PiSu trafią pod obrady Sądu Najwyższego 30 października. Teraz dobra informacja dla tych wszystkich, którzy lubią pospać dłużej. Dziś w nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. 27 października nad ranem wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3 na godzinę 2. Do czasu letniego wrócimy w marcu przyszłego roku. W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo unijna dyrektywa z 2001 roku. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie przedłuża stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku. Jednak w marcu Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu. Europosłowie proponują, aby te kraje, które wybiorą czas letni po raz ostatni, zmieniły czas w ostatnią niedzielę marca 2021 roku. Zaś państwa, które wolą zachować czas zimowy, w ostatnią niedzielę października 2021 roku. Na ostateczny kształt przepisów będzie jednak trzeba poczekać. Z badania CBOS wynika, że ponad 3/4 Polaków jest przeciwko dwukrotnej w ciągu roku zmianie czasu. Przeważająca większość preferowałaby czas letni środkowoeuropejski. Mimo to najbliższej nocy zmieniamy czas na zimowy i przestawiamy zegarki z godziny 3 na 2. Zmiany czasu wpływają na zużycie energii, zdrowie i samopoczucie. W przypadku osób, które cierpią na bezsenność, zmiana czasu nawet o godzinę to dodatkowy stres.
Zaburzenia snu także u dzieci wiążą się z otyłością, zaburzeniem funkcji poznawczych czy wzrostem ciśnienia. Lekarze obserwują zwiększoną liczbę zawałów serca w sytuacji, gdy ludzie są zmuszani do rozpoczynania i kończenia aktywności w innych godzinach niż te zgodne z ich własnym rytmem. Praca górnika to zawód podwyższonego ryzyka. Za każdym razem narażony jest na wysoką temperaturę, zapylenie i stres. Wszystko to przyczynia się do zawałów i przedwczesnych zgonów niejednokrotnie w czasie pracy. Na ten temat dyskutowali uczestnicy konferencji pod hasłem "Zawał na dole. Jak chronić serce górnika". Pylica płuc, całkowity ubytek słuchu oraz choroba wibracyjna to trzy choroby zawodowe, które dotykają polskich górników. I choć ich liczba spada, niepokoją zawały, mówi Krzysztof Król, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Choroby zawodowe w jakimś stopniu mogą się przyczyniać do tego, że może się uaktywnić ta choroba krążeniowa, choroba wieńcowa i doprowadzić do zgonu pracownika. W latach 2014-2019 w polskim górnictwie zmarło przy pracy z przyczyn naturalnych 66 osób. Każdy zgon wiadomo jest niepotrzebny, tym bardziej, że w ostatnim okresie pojawiają się zgony pracowników bardzo młodych, ostatnio 28 lat, 32 lata. To daje do myślenia, bo to z ludzkiego punktu widzenia wiek osiągania pełni sił i mocy przerobowych. Dlatego w Bystrej Śląskiej odbyła się konferencja "Zawał na dole. Jak chronić serce górnika". Patronat nad konferencją objęła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Mając na względzie zakres badań, jaki górnik przechodzi przed przystąpieniem do pracy, należy rzeczywiście zastanowić się, na ile tym czynnikiem powodującym zawały serca jest właśnie środowisko pracy. Praca górnika to zawód podwyższonego ryzyka. Pojawia się jednak pytanie, co w tak dużym stopniu wpływa na zdrowie, stres czy warunki zewnętrzne. Bo przecież schodzimy na coraz niższe pokłady, zmieniają się te warunki zatrudnienia górników. One być może mają olbrzymi wpływ właśnie na układ krążenia. Dlatego tak ważne jest kształtowanie postaw pracowników, by i oni dbali o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 85 milionów złotych. Tyle otrzymają szpitale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu e-usług publicznych dla pacjentów. Dofinansowanie trafi do 16 szpitali. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Umowa przewiduje rozwój nowoczesnych usług internetowych dla pacjentów. Bardzo mocno nam wszystkim zależy, aby pacjenci szpitali MSWiA mieli pełną świadomość, żeby mieli tę pewność, że szpitale MSWiA są nowoczesne, że idą z duchem czasu. To dla nas bardzo ważne. Dofinansowanie projektu wynosi 85 milionów złotych. To jest kwota, która zostanie wykorzystana przez 16 szpitali MSWiA. I w tym projekcie zakładamy dwa bardzo ważne cele. Pierwszy to rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej drogą internetową. Aby pacjent mógł w domu zarejestrować się, wybrać odpowiednią godzinę, wybrać odpowiedni czas. Drugi cel to zdalny dostęp do dokumentacji medycznej. Będzie taka możliwość, aby pacjent, będąc w domu, mógł odebrać, mógł pobrać przez internet wyniki badań, nie musi przychodzić bezpośrednio do poradni specjalistycznej, może to uczynić w domu, pobrać wyniki badań. Środki z dofinansowania zostaną przekazane przede wszystkim na nowy sprzęt, modernizację systemów teleinformatycznych i całej struktury technicznej. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada, że z e-usług skorzysta rocznie przynajmniej 1 000 000 pacjentów. Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II to nowy kierunek kształcenia, jaki otwiera Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Uroczyste otwarcie nowego podyplomowego kierunku studiów nastąpi w semestrze letnim jeszcze w tym roku akademickim.
Dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II to kierunek, który będzie odwoływał się do głównych treści nauczania papieża Polaka. Studia te mają pomóc słuchaczom we wzbudzaniu własnej zobiektywizowanej refleksji nad światem, kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz dać możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli papieża Polaka i wdrażania jej w życie. O wielkiej potrzebie takiego kierunku studiów mówi ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja. Wielki święty, wielki Polak, wielki myśliciel, wielki teolog, wielka osobowość. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na studia podyplomowe z dziedzictwa myśli Jana Pawła II. Osobie wielkiego papieża poświęcone będzie także budujące się w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Muzeum powstaje tuż obok toruńskiego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, które jest wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Nowy obiekt ma zostać wybudowany do końca marca 2021 roku. W Chile odbyły się masowe demonstracje. W stolicy kraju Santiago na ulice wyszło ponad 1 000 000 osób. Mieszkańcy protestują przeciwko dyskryminacji i postępującej drożyźnie. W trakcie manifestacji doszło do starć z siłami bezpieczeństwa. Chile pogrąża się w kryzysie. W Santiago, stolicy kraju, wyszło na ulicę ponad 1 000 000 manifestantów. Protesty odbyły się także w innych dużych miastach. Mieszkańcy Chile sprzeciwiają się nierównościom społecznym i powszechnej drożyźnie. Jestem dumny, że wszyscy w końcu zrozumieli, że rządzący są monopolistami i że nie ma sprawiedliwości. Istnieje dyskryminacja od najbiedniejszych do najbogatszych. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wszyscy to zrozumieli. Od zawsze czekałem na tę chwilę. Demonstranci wierzą, że protesty zmienią kraj na lepsze. Mam nadzieję, że dotrzemy do czegoś, co jest dobre dla nas wszystkich. W końcu wszyscy walczymy o to samo. Nie obyło się jednak bez zamieszek i starć z siłami bezpieczeństwa. By zapanować nad protestami i zaprowadzić porządek, na ulicę wyszło wojsko. Władze wprowadziły także godzinę policyjną w 16 okręgach. Protesty w Chile trwają już od tygodnia. Pojawiają się komunikaty o rannych i zabitych, choć dotychczas informacje te nie zostały potwierdzone przez ONZ. We can't confirm that figure, but we have received those reports. We have received reports that 18 people have died, including a 4-year-old. Otrzymaliśmy doniesienia, że od początku protestów zginęło 18 osób, w tym 4-letnie dziecko. Okoliczności są jednak niejasne, nie możemy potwierdzić tych informacji. Otrzymaliśmy także doniesienia, że 582 osoby zostały ranne, z czego 295 ostrą amunicją. Organizacja Narodów Zjednoczonych wysyła do Chile zespół ekspertów, którzy mają zbadać zarzuty dotyczące łamania praw człowieka. Podczas wizyty zespół będzie dążył do spotkania z urzędnikami państwowymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, ofiarami, Krajową Instytucją Praw Człowieka i innymi zainteresowanymi stronami w celu zebrania informacji z pierwszej ręki na temat tych wydarzeń. Trzyosobowy zespół uda się do Chile 28 października i pozostanie tam do 22 listopada. Oprócz doniesień o łamaniu praw człowieka zbada również podstawowe przyczyny protestu, w tym kwestie związane z korzystaniem z praw gospodarczych i społecznych w Chile. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia w południe. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.